Powracając do tematu winniczków, dla ślimaków dostałam pytanie, czy można użyć ziemię z ogrodu wykopaną. Tak, można. Ja używam zwykłej ziemi ogrodowej, którą wykopałam po prostu z ogródka. O właśnie, tam. Z tamtego miejsca, za tym drzewkiem zielonym, za tym cisem czy cypiskiem. Stamtąd, za jego plecami, wykopałam ziemię i po prostu sypnęłam dla moich ślimaków. I w tejże ziemi wykopanej z ogródka zniosły mi jajka. Te winniczki oraz stężyki, których mam tutaj kilka. Także śmiało można podawać. Nie wiem, co do ślimaków tych afrykańskich, to do końca bym nie była pewna, ale można spróbować. Trzeba próbować. Dla ślimaków takich, które się znajduje w ogródku, czy gdzieś na, powiedzmy, na jakichś dróżkach. Dlaczego nie? Zwykła ziemia, one przecież w naturze chodzą po ziemi. Także bez żadnych problemów, żeby utrzymać wilgoć, trzeba ją zraszać. Już pokazuję, jak ja to robię. Mamy tutaj ziemię. Zwykłą, wykopaną ziemię z ogródka. Żeby utrzymać wilgoć, żeby nie wysychała. Ja mam tutaj trochę za dużo tej wody. Już poszukują karmy, zaraz dostaną. Wieczorem ślimaki żerują, ale nic im się nie stanie, jak ich teraz zroszę. W ciągu dnia pryskamy po ściankach. Troszeczkę na ślimaki. Mam tutaj wstężyka przy okazji, dlatego że już mi się nie chciało tam się grzebać do tego, ale to nic z tym nie jest ważne. Proszę bardzo. Po prostu się zrasza tak, żeby ślimaki mogły wodę sobie spić z tych ścianek. I to jest wszystko. A tak to zwykła ziemia ogrodowa. Normalna ogrodówka. Tutaj jest pomieszana troszeczkę z trawą i tak dalej, bo im dawałam i trawę i jakieś tam zielska, więc jest troszeczkę mieszaniny. Ubrudziłam się jak zwykle, no jak to ja. Niestety przy ślimakach to się człowiek brudzi. Okej. No. A tak to w momencie wykopania to ta ziemia jest taka. O, jak tutaj. Jest taka. O, zwykła ziemia ogrodowa. Po zroszeniu wychodzi taka. O. Trzeba sobie troszeczkę zrosić. Wychodzi taka po zroszeniu. O. Tak jakby deszcz padał. O. Trzeba jeszcze zrosić, żeby móc mieć. Ja nie chcę tutaj akurat, ja tylko pokazałam, ale nie chcę po prostu błota robić mojemu żółwiowi, dlatego nie zraszam za dużo. Ale tak normalnie, czy dla żółwia, czy dla ślimaków, ziemia ogrodowa, zwykła, wykopana, taka jest najpewniejsza. Znaczy, pewniejsza jest od ziemi zakupionej w markecie. Ta w markecie zakupiona może i nie jest zła, ale ja bym raczej nie ryzykowała ze względu na to, że może być tam chemia, mogą być różne rzeczy niepożądane. A ziemia taka z ogrodu jest bez chemii, bez żadnych tam rzeczy, które mogłyby być niebezpieczne. Jest po prostu pewniejsza, nie ma ryzyka, że coś się ślimakom stanie. Mniejsze ryzyko, mniejsze zło. Po prostu trzeba ślimaki też kąpać od czasu do czasu, wyciągnąć je z pojemnika i umyć, jakby wykąpać pod wodą, pod kranem. Czyli po prostu tak
troszeczkę tam szczoteczką od zębów muszelki wyczyścić i to wszystko. No, tak jak pokazywałam już w poprzednich moich filmikach, także na tyle o ziemi ogrodowej. Ziemia ogrodowa, taka wykopana z ogródka, jest dobra, moim zdaniem. Przynajmniej ja taką stosuję, nie mam żadnych problemów jak do tej pory. A już jesteśmy, ja wiem, 4 miesiące na tej ziemi. Do tej pory nie ma żadnego niczego. No. I tutaj są maluszki. Na tej samej ziemi. Tu pokażę maluszki winniczka, tego, nie winniczka, tylko stężyka. Chodź tutaj w stężyku. O, proszę bardzo. O. Spadł mi tutaj. Mam nadzieję, że go będzie widać, ale dobra. To jest ziemia ogrodowa. Oczywiście ona się w miarę suszenia się robi taka. Trzeba jakby troszeczkę ją rozdrobnić. Ale to jest zwykła ziemia ogrodowa, wykopana z ogródka. Także chyba tyle o ziemi. Cóż bym miała więcej opowiedzieć? Kilka słów opowiedziałam. Sobie muszę wypłukać ręce. Nic mu się nie stanie, on też chodzi po ziemi, także bez przesady. Dobra, na razie tyle. Tutaj mam ślimaki w stężyka. Podejrzewam, że w stężyka, chyba że się pomyliłam już też co do rodzaju, ale chyba nie. Tylko tyle jest rosze, żeby troszeczkę tylko je zrosić, dać im troszeczkę wody. Będą zraszane jeszcze później, ale dobra, później troszeczkę będą zraszane i będę pokazywać jak to robię. No, oczywiście tak to wygląda. Ślimaki żyją spokojnie, bez żadnych problemów, nic się im nie dzieje. Jak widać, apetyt mają, jedzą ile mają ochotę, resztę co zostawią to oczywiście jest wyrzucane, a tak to po ziemi sobie spokojnie chodzą i nic się nie dzieje. Tak wygląda, tam jest wstężyk, pewnie już się wkręca do... Wkręca się właśnie chyba ślimak do znoszenia jaj. Nie będę mu teraz przeszkadzać. O ile się nie mylę, to on się właśnie wkręca. To jest normalne. Także jedna wkrętka już będzie. No. Także jak widać, dopisuję im. Zresztą one pochodzą z natury, z ogródka, więc co tu dużo mówić. Dobrze, ja już życzę miłego oglądania, kciuki w górę i do kolejnego wideo.